Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w trzeba powiedzieć, że chcę Intel, tak, Arena. Ja jestem Julius Wander, jak zwykle będę waszym gospodarzem. W tym odcinku zaczniemy sobie już drugie zadanie wątku głównego, czyli Labiryntian. Już mam przed sobą mapę odpowiednich lokacji, które odwiedzimy, żeby nie było, że się gubię czy coś. Dobra. I teraz tak, pozbyłem się kryształu Passwall. Już go nie mam, jak widać. No, kupiłem też miksturki mocy, bo mi brakowało. Już wcześniej kupiłem miksturki ochrony przed dziwnym, ale wiecie co? To kupię ich jeszcze z 15. To, gdzie idziemy, będą nam bardzo potrzebne. Nie Detect Magic, kup miksturki. Resist Call 15, albo wiecie co, 20. Tak, w razie W 1500 sztuk. Ja myślę, że 1200 będzie odpowiednią ceną. 1200 i basta. 1200 i basta. Jest! Cieszę się, że się zgodziliśmy. Dobra. Sprzedałem zaklęcie. Sprzedałem to. Przedmiot Marko w Passwall. Ale za to zrobiłem sobie w Umaga zaklęcie kruszenie muru. Co prawda za 34 sztuki many kosztu. Ale po pierwsze, mamy od cholery miksturek many. W sumie mógłbym jeszcze kupić, chociaż z drugiej strony ilościowo też nie za bardzo chcę przesadzać, ponieważ ilość też się liczy w naszym wypunku, jak już mówiłem wcześniej. Zaklęcie Destroy Wall. Niszczy za jednym zamachem dwie jednostki muru, więc myślę, że się przyda. Zwłaszcza, że tam, gdzie idziemy, to będzie nam bardzo, ale to bardzo potrzebne. I później zresztą też. Będzie taka lokacja, pamiętam... w kopalni, gdzie po prostu będzie... od cholery tych... No... Przegród deck. Dobra. Moi kochani, naszym salem jest Labiryntian, więc zapytajmy się tego uczonego maga, gdzie on jest. O, gdzieś jest Skyrim na północy. Gdzie jest Labiryntian, przyjacielu? Sprawdziłbym w zimowej twierdzy. Dzieją się tam dziwne rzeczy. Okej. Okay. Sporo tak. Skoro tak, no to... udajmy się do zimowej twierdzy. Jeszcze jedna sprawa, moi drodzy. Dzień będzie trochę króciutki niż zwykle. Będzie regularnie trwał pół godzinki, ponieważ... ja jestem... głodny. I chcę sobie zrobić jakieś papu, więc jeśli nie będziecie mieli nic przeciwko, to Winterhold, proszę bardzo. Dobra, jesteśmy w zimowej twierdzy, mam nadzieję, że nie. Oczywiście, że trafiliśmy nocą, bo czemu nie? Teraz weź szukaj po ciemku, gościu.
szukaj po cienku. Karczmy. Półbiedy jakiejś się magii, ma się dosyć duże dobre zaklęcie pochodni. O! Ta pani nam pomoże. Kim jesteś? Jestem Darne Fendelsen. Bez obrazy, skarbie, ale nie lubię Bretonów. Nie lubię bretońskich chłopców za bardzo. Musisz porozmawiać z kimś innym. Jakąś inną dziewczyną z ulicy. Tak, to jest to. Tu się cieszę, że jest to. Dobra, moja droga, gdzie jest najbliższa kaczma? Southwest. Rozumieć. Aha, Southwest, no to fajnie, to poszedłem. Dobra, może będziemy się kierowali na południe, to może. Mam nadzieję, że nic nas nie złapie. Jest spokojnie, cichutko. Co godzina właściwie? 2:33 w nocy. Ajajajajajajajaj. Najgorsze jak się trafi właśnie nocą. Oczywiście w sklepach, gildiach i nie można odpoczywać, to jest chyba logiczne. Mając na uwadze, oczywiście jestem zamknięta od pory dnia. Jest kaczma, dobrze. Muzyka w tej grze jest zajebista, już powtarzam to po raz kolejny. Pokój na jedną noc pojedynczy. Prawie droższy pokoi nie ma sensu. To znaczy jest tam jakiś bonus oczywiście prawdopodobnie z tytułu wyspania się, czyli lepszego bonusu do zdobywanych obrażeń, ale ile w tym prawdy, nie wiadomo. Dobra, wychodzimy. O, moja ulubiona muzyka będzie bez mgliście. Teraz trzeba jakiegoś przechodnia zaczepić i spytać się o labiryntian. O, dzień dobry. Trzeba może pani o labiryntianie. Mówi się, że labiryntian strzeże skarbów ponad wszelką wyobraźnię. I niebezpieczeństwo, które może zabić tych, którzy nie są odpowiednio przygotowani. Jedyne miejsce, gdzie mogłabym spytać, gdzie jest labiryntian, jest Gildia Magów. Jeśli ktokolwiek posiada informacje na temat, to tylko oni. No dobrze. No w takim razie... Stój, babo. Gdzie jest w takim razie Gildia Magów, siostro? Jestem pewna, ale Gildia Magów powinna być na północy. Tam bym popytała. No dobra. No to na północ.
właśnie stamtąd przyszliśmy. Ile magów łatwo rozpoznamy tak naprawdę, więc... Właściwie chcę martwić tak na dłuższą metę, ale warto też pytać przechodniów, bo... Miasta w tej grze są duże! I niestety nie pozwala nam DOSBOX na to, byśmy po maksymalną widoczność mogli ustawić. A przynajmniej DOSBOX ustawiony przez BTSD, bo Todd Howard niestety skąpi pieniędzy. Todd Howard lubi robić dużo rzeczy, najbardziej kłamać. Patrz, Fallout 76. Dobra, ale to w sumie to jakieś przechodnie bym znalazł, bo tak w sumie tak. Dobra, na północ. Dobra, no to idziemy tą północ i co? Kiedyś poszukiwanie przygód było moim zamiłowaniem. Szkoda, że strzała w kolano zniweczyła te marzenia. Dobra. Panie, nie interesuje mnie twoja przeszłość. Gdzie jest... Gildia Magów? No to się daleko! Pozwól, że ci pokażę na twojej mapie, idioto. Jest dość... Jest na północnym zachodzie. Odwróć się, kretynie. Toś ty powiedział? No. Żeby mi to było ostatni raz. Dobra. No. Bo ci kolejną strzałę kolano zamontuję. Tym razem będzie to magiczna strzała w kolano. Gildia Magów. Witaj, Julius van der. Witaj w Winterhold. Ufam, że pogoda nie... Ufam, że pogoda nie była dla ciebie zbyt surowa. No cóż... Zwróciło moją uwagę to, że... Interesuje cię Labiryntian. Nazywam się Telen Keorn i... Uznałem to za dość interesujące. Niewielu szukało legendarnego miejsca. Jeszcze mniej je znalazło. Być może jesteśmy w stanie... oddać ci pewną przysługę. Być może jesteśmy w stanie wyświadczyć sobie nawzajem przysługę. Pozwól, że wyjaśnię. Kilka dni temu rycerze z Fortecy Lodu zaatakowali małą karawanę przeznaczoną do naszej gildii. Karawana niosła... Karawana przewoziła do nas pewien obiekt. Zaraz, może myśli magiczną skałę? Jaką skałę, kretynie? To był obiekt niewiarygodnej
niewiarygodnego znaczenia. Zaginiona tabliczka, która mogłaby pomóc odszyfrować fragment starożytnego zwoju. Ten kawałek kompletowałby mapę do duchy Luke'a Skywalkera? Nie tak. To inny kawałek był do Labryncianu. No tak, do Labryncianu, wybacz, pamięć już nie ta, stary już jestem. Bez wątpienia rycerze powrócili z ich łupami do swojej fortecy i siedzą głęboko w jej, pośród jej murów. Nie mogliśmy mieć nadziei na to, że uda nam się odzyskać tabliczkę z... Nie jesteśmy przygotowani na takie przedsięwzięcie, jednak jeśli byś zgodził się spróbować tego, z chęcią powiedziałbym ci lokację Labryncjanu. No co potrzebuje, to brakujące kawałek, który rozwiąże zagadkę. Zgodzisz się pomóc nam? No cóż, no, nie mam innego wyjścia, prawda? Oczywiście, że masz innego wyjścia, idioto! Zgadzasz się czy nie? No dobra, zgadzam się. Cieszy mnie, że nie jesteś się... Nie obcy ci niebezpieczeństwo. Dość gadania. Oto jest lokacja fortecy lodu. Zabędziesz brakujący kawałek. Wróć tutaj z nim, a ja podzielę się z tobą lokacją Labryncjanu. Talen gestem dłoni wypisuje lokację fortecy ognia na twojej mapie. Dobrze. I teraz tak, to jest gildia magów, nie? Jedyna gildia magów i ciekawa rzecz. A. Myślałem, że ten, że... No, w jednej wersji, pamiętam, było tak, że on... A nie, to musimy wyjść. Wtedy on nas skarci za to, że nie przynieśliśmy jeszcze mapy Labryncjanu. Wiecie co, ja bym jeszcze dokupił 15 tych. Mam kasę. Jeszcze 15 dokupił albo nie 25. Mimo wszystko to on darł 1500. Talen i nie gadaj głupot, ja potrzebuję tego. Tego dobrze wiesz o tym, że ja muszę. Dobra, ile mamy tego towaru? W sensie miksturek. 85 mikstur odnowy magicznej. Dobra. 35 ochrony przed ogniem.
póki co sobie jeszcze wezmę Resist Cold razy 15. Dobra. 1900 albo 850. Tyle jestem w stanie zapłacić. 850. 850, mówi dziadu. Dużo będzie tych przeciwników, którzy będą nas atakowali lodem, a przynajmniej trochę będzie. Ale nie wiem do końca, jak bardzo zużyję te miksturki odporności na ogień. Więc moi kochani. O, no i po 1000 nam zostało. No dobra. Ete kończę odcinek. Króciutki będzie odcinek, wiem, ale w następnym odcinku już będzie trochę dłuższe, bo będziemy łazić. Przynajmniej zrobię jeden poziom lodowej fortecy, bo ona ma, to jest lokacja, która już ma dwa poziomy. I chyba będzie tak najlepiej. Zrobię poziom na odcinek, bez względu na długość. I to będzie najuczciwsze, moim zdaniem. Przynajmniej póki co. Dobrze, moi kochani. Ja bym już Wandel w takim razie. To było arena. Następnego odcinka. Na razie. Cześć. A ja idę jeść. Na razie.